Rozwiąż równanie korzystając z rozkładu na czynniki. O co chodzi? Mamy tutaj 6 równań kwadratowych. I wchodząc w ten temat związany z równaniami kwadratowymi, trzeba o kilka spraw zahaczyć. Pierwsza sprawa to jest właśnie to, co tu teraz robimy. Druga sprawa będzie w kolejnym filmiku i trzecia sprawa będą klasyki z deltą. Więc no lecimy, bo nie ma tu czasu na gadu-gadu, robota jest do zrobienia. Więc tak. 7x kwadrat plus 28x równa się 0. I o co chodzi? To magiczny rozkład na czynniki. No, oznacza, żeby tu było jakieś mnożenie między tymi składnikami większe. Czyli trzeba po prostu wyciągnąć coś przed nawias. I co my tutaj przed nawias możemy wyciągnąć? Za bardzo jeszcze nic nie widać. Więc zrobię tak. X kwadrat to jest x razy x. So ja sobie tutaj to tak na razie porozkładam. Wezmę sobie kolor, na przykład różowy. I w sumie fiolet. Ale dobra. I w tym pierwszym, jakby tutaj mam pierwszy jakiś składnik plus drugi składnik, no nie? Dodawanie. I w tym. I pozaznaczam, co mi się tu i tu powtarza. Czyli tu jest 7, no i tu jest 7. Tu jest 1x i tu jest 1x. X-a tego nie zaznaczam. Dlaczego? Bo tutaj nie mam już x-a. Tak samo tej czwórki nie zaznaczam. Dlaczego? Bo nie mam czwórki tutaj w tym pierwszym. Ok? I teraz to, co jest na zielono, zapisuję sobie przed, nawiasem. Nawiasik. Wpisuję to, co jest bez koloru. I tyle. Ale, że tu piszę rozwiąż równanie, czyli muszę mieć x1 i x2, muszę poznać te x. I teraz uwaga, bo to jest mnożenie, tak? Mam coś 1 razy coś 2 równa się 0. Generalnie piszę coś 1 razy coś 2, bo tu możecie mieć obojętnie co i to zawsze tak działa. O co chodzi? Że kiedy wynik mnożenia daje mi 0? Kiedy na przykład coś 1 równa się 0 lub coś 2 równa się 0. I teraz pytanie, dlaczego? Ano dlatego, bo posłużę się przykładem. Mam 0 razy 5 równa się 0, tak? Czyli to moje pierwsze coś było 0. I na przykład jak będę mieć 13 razy 0, to się równa 0. Czaisz? Może być tu 0 lub tu 0. Wystarczy mi jedno 0, żeby w wyniku mnożenia otrzymać 0. Bo taka, ta o tu, taka nierówność, to jest tak naprawdę jest pytanie, kiedy z tego mnożenia otrzymam 0. Ja chcę, dla mnie najważniejsze jest w tym momencie, żebyś to zrozumiała lub zrozumiał, dlaczego tak się robi, dlaczego tak się dzieje, bo wtedy jak ci wszystko inne z głowy wyparuje, to będziesz wiedziała lub wiedział, że tak się robi. To bazuje na tych, na działaniach, na liczbach. Dobra, wiem, że tu trochę nagadałam o tym, ale resztę przykładów zrobimy dużo szybciej. To jest takie pierwszy przykład, to więcej o tym gadam, o tej całej metodzie, po co, na co. Czyli moja pierwsze coś, czyli 7x musi być 0 lub x plus 4 musi się równać 0. Czyli żeby to wyliczyć x, muszę podzielić obustronnie przez 7, czyli x równa się 0. Tu plus 4 przerzucam na drugą stronę i otrzymuję x równa się minus 4. Czyli odpowiedź rozwiązaniem równania jest x równe 0 lub x równe 0 i x równe minus 4. Tyle w pierwszym przykładzie. Mam nadzieję, że dla Ciebie to jest jasne. Jeśli coś w tym momencie z tej metody do końca nie rozumiesz, no to napisz mi o tym. Drugi przykład. To polecimy tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli tak, 3x plus 12x kwadrat równa się 0. Zrobię tak jak poprzednio. Dlaczego tak teraz robię? Z tego względu,
żeby było bardzo widoczne, dlaczego wyrzucam takie coś przed nawias, a nie inne. Czyli tak, 3, 3, x i x. No i wyrzucam 3x przed nawias zatem. Czyli mam 3x, otwieram nawias. I plus, to na razie zrobię wolne miejsce, bo będę musiała więcej gadać, no nie? 4 i ten x był bez pokolorowania, dlatego to napisałam. Ale teraz tutaj. Co ja tu mam wstawić? Jak tu zabiorę to, nie ma tego, no nie? Zakryjmy to. Czekajcie, muszę coś wziąć, co zakryje. No, hej, za małe. Nie zakryję tego tak na szybko, ale dobra. Nie ma tego tu. To co ja mogę tu wpisać? Tu wpisuję jedynkę. Dlaczego jedynkę? Bo 3x razy 1 daje mi 3x. No nie? I 3x razy 4x daje mi 12x kwadrat. Pamiętaj, że zawsze jak tu przemnażamy, to musimy wrócić do tego jakby pierwotnego stanu równania. Bez mieszania naszego. Ok, reszta teraz już tak samo idzie. Czyli 3x równa się 0 lub 1 plus 4x równa się 0. Dzielimy obu strony przez 3x równa się 0. A tu 1 plus 4x równa się 0. Czyli jedynkę przerzucamy tu. To jest 4x równa się minus 1. X równa się minus 1 czwarta. Dlaczego? Bo podzieliłam to przez 4. Czyli moim rozwiązaniem jest ta liczba i ta. Lecimy dalej. Czyli mamy, to mamy, to mamy. Czyli teraz ten przykład. 4x kwadrat plus 1 druga x równa się 0. Więc 4x razy x plus 1 druga razy x równa się 0. Zaznaczamy, co się powtarza. 4, x i x. Reszta mi się nie powtarza. Czyli tylko x wyrzucam. Zostało mi tu 4x plus 1 druga równa się 0. X równa się 0 lub drugi nawias. 4x plus 1 druga równa się 0. 4x równa się minus 1 druga. Tą jedną drugą przerzucamy do przeciwnej drużyny, dlatego zmieniamy znak. Dzielimy obustronnie przez 4, czyli x równa się minus 1 druga razy 4, czyli x równa się minus 1 ósma. I tu może być pytanie, dlaczego tam na dole pomnożyłam razy 4? Bo co to znaczy, że dzielę przez 4? To znaczy to samo, co jakbym pomnożyła przez 1 czwartą, no nie? Pytanie, czy wiesz dlaczego tak? Jeśli nie, to też mi daj znać, to podklinkuję filmik. Tak. Kolejny przykład. Ten. 81x kwadrat równa się 9x. Musimy najpierw wszystkie liczby i literki, wszystkie składniki mieć na jednej stronie. Czyli 81x kwadrat minus 9x równa się 0. 9 razy 9 razy x minus 9 razy x równa się 0. 9, 9, x, x. I tutaj kontynuuję. 9x przed nawiasem w nawiasie. To co mi zostało, czyli 9x minus 1. Tu znów uwaga, uwaga, że jak to pomnożę, to muszę otrzymać ten składnik. Czyli 9x równa się 0, dzielimy obustronnie przez 9, czyli x równa się 0. 9x minus 1 równa się 0. 9x równa się 1, x równa się 1 dziewiąta. Daj znać, czy to jest dla Ciebie jasne. Teraz skumuję tutaj ten mój pierwszy przykład. Tutaj sobie to wezmę, bo nie mam miejsca. A zostały mi przykłady z pierwiastkami. Ważna sprawa. Podlinkuję na dole
filmiki związane z wyciąganiem wspólnego czynnika przed nawias. Mam zrobionych dużo tych filmów, w sensie od najprostszego do najtrudniejszego. I kolejny przykład. No i teraz tak. Pierwsza sprawa. Pierwiastek z 8. Co to jest za stwór? Pierwiastek z 8 możemy zapisać ładniej. Będę robić to tu. To jest taki mój brudnopis. Pierwiastek z 8 to się równa pierwiastek z 4 razy 2. A to się równa pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2. A to nam daje 2 pierwiastki z 2. I tak. Czyli mam pierwiastek z 2x kwadrat, albo już to zrobimy tak, zrobimy x razy x minus 2 razy pierwiastek z 2 razy x równa się 0. Zaznaczam to, co się powtarza. Pierwiastek z 2, pierwiastek z 2, x i x. No i teraz to na różowo wyrzuciłam przed nawias. I zostało nam x minus 2 równa się 0, czyli pierwiastek z 2 razy x równa się 0. Dzielę obu stronie przez pierwiastek z 2, x równa się 0. I teraz mam to nasze lub x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2. Daj znać, czy jest jasny dla Ciebie kolejny piąty przykład. No i teraz lecimy. Szósty i ostatni. Hop. No, chodź tu. I tak mamy. 3. Pierwiastek z 2x kwadrat równa się 5x. Tak jak było w tym przykładzie tu, to 5x muszę przerzucić na drugą stronę. Czyli jest 3 pierwiastek z 2x kwadrat minus 5x równa się 0. 3 pierwiastek z 2x razy x minus 5 razy x równa się 0. Hop, czyli x i x mi się powtarza. Więc wyrzucam to przed nawias. 3 pierwiastek z 2 razy x minus 5 równa się 0. Czyli x równa się 0 lub 3 pierwiastek z 2 x minus 5 równa się 0. Muszę sobie zrobić miejsce. Gumujemy sobie. Się podoba. I dobra. Tu. Więc 3 pierwiastek z 2 x minus 5 równa się 0. 3 pierwiastek z 2 razy x równa się 5, bo to przerzuciłam tu i zmieniło znak. Dzielę obustronnie przez 3 pierwiastek z 2, otrzymuję x równa się 5 przez 3 pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2. Dlaczego? Bo usuwam niewymierność. Gdy usuwamy niewymierność, to tak robimy. Podlinkuję filmy z tym tematem. Równa się 5 razy pierwiastek z 2 to jest 5 pierwiastków z 2 przez 3 razy 2, czyli 5 pierwiastków z 2 przez 6. Dlaczego tu dwójka? Bo, uwaga, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 równa się pierwiastek z 2 razy 2. A to się równa pierwiastek z 4. A to jest 2. I to tyle. Czyli przy, jak jest polecenie, rozwiąż równanie korzystając z rozkładu na czynniki, to po prostu najczęściej musisz wyciągnąć coś przed nawias. Tym cosiem najczęściej jest właśnie ten wspólny składnik, tak? Czy tak jak w tym przykładzie było, że tylko x się da wyciągnąć? Okej, spoko. I tyle czasem wystarczy. Czasem da się więcej wyrzucić i też jest fajnie, fajna zabawa. Myślę teraz tutaj tak na głos. Co tu może być problematyczne? Problematyczne może być brak znajomości tabliczki mnożenia. Tak jak było na przykład tutaj w tym pierwszym przykładzie. O tym mówię. No nie, że 7 i 28 są w to, że 28 to jest 7 razy 4. No nie, że jak tego nie wiesz, no to może być Ci trochę ciężej. Z tymi zadaniami sobie poradzić.
Tak jak wspomniałam wcześniej, podlinkuję filmy związane z tym tematem. Jeśli chcesz trochę się lepiej poczuć z wyrzucaniem czegoś przed nawias, no to się nie bój. Ja tutaj mam zawsze lekarstwo dobre na wszystko. No, tylko tak jak zawsze mówię, trzeba po prostu liczyć. I już. To pa. Dzięki za Twoją uwagę.